Niech ten wiecio chrapie nad... Zabronić mu chrapania, coś to. Wszędzie pełno policji. W trzech, pięciu miejscach już tam przyczułymy. Barbarzyńcy też, jakaś interwencja. Policji. Mryga, dziady katolickie potrzebują policji. Rechodupstwo i tak się kończy potem. Ale wesoło w rechodupkach. Wesoło, wypijmy wino, tak. No, potem na Nowym Świecie policja, potem gdzieś jeszcze na Moście Poniatowskim. Ze trzy razy wszędzie interwencja policji. A u Świadków Jehowy na stadionie Legii, jak policja była, to niepotrzebna i tak nieciekawie wyglądała i tak nie pasowało do Świadków Jehowy. Ja mówię, że dobrze, że tych Świadków Jehowy w ogóle nie ma. No, tu w Warszawie, w Polsce są tylko w Anglo-Ameryce Białystok. A tak to oni mają tutaj na krakowskim przedmieściu jeszcze linię, mysią, kościółki. I ten Piotrek to może już po pierwsze iść na boso chodzi. Dobrą do świętej Anny ma. Pod górkę i w lewo. Potem można iść. Potem można jechać, bo to też ze 3-5 przystanków krakowskim przedmieściem do świętej Anny. A zresztą tych kościółków to są setki. W Warszawie jako tej wielkiej mówią wiosze katolickiej. Dlaczego? Dlatego, że można iść na boso, na mszę, można jechać, można iść. Rechodupki.